chwili obecnej możemy zrobić technologicznie praktycznie wszystko. W związku z tym, że ilość informacji, którą generujemy, rośnie, więc systemy analityczne, ale zwłaszcza systemy poznawcze są tym, co w chwili obecnej, można powiedzieć, jest na topie. Dlaczego? Dlatego, że zalewa nas, jesteśmy zalewani różnego rodzaju informacją, coraz trudniej się tą informację analizuje, a jeszcze trudniej wyciąga poprawne wnioski, również biznesowe, i podejmuje decyzje w oparciu o tą technologię. Stąd nasz pomysł i wyjście na rynek z rozwiązaniami poznawczymi, takimi jak Watson. Widać bardzo wyraźnie, że software rządzi światem. Większość rozwiązań związanych z oprogramowaniem migruje się powoli do chmury obliczeniowej, zwłaszcza funkcjonalności główne, rozpoznawanie obrazu, przetwarzanie dużych zbiorów danych jest udostępniane przez platformy, jak platformy usługowe dla twórców oprogramowania. Przedsiębiorstwa również dostrzegają możliwość czysto biznesowego, czysto, jakbyśmy powiedzieli, to komercjalizowania informacji zaszytych w danych, których do tej pory nie analizowali. I takim przykładem dobrym takiej informacji jest chociażby zapisy rozmów z call center, które do tej pory, jeżeli nie były podłączane pod systemy klasy CRM, były praktycznie niewidoczne dla firm. W chwili obecnej możemy spokojnie je analizować po to, żeby budować chociażby lepszy profil nabywcy danej usługi. Główne innowacje w tym obszarze to budowanie lepszego profilu klienta, dokładniejszego profilu klienta, jak również w różnych obszarach zastosowań, na przykład w firmach telekomunikacyjnych czy firmach ubezpieczeniowych bądź bankingowych, możliwość wzbogacenia modeli scoringowych klienta, czyli lepsze liczenie ryzyka na troszeczkę bardziej zaawansowanych parametrach niż dotychczas używane. To jest również łatwiejsze budowanie spersonalizowanej oferty. Żyjemy w świecie wysoce spersonalizowanym, nazwijmy go hiperspersonalizowanym. Każdy z nas oczekuje produktu szytego na miarę, oferty szytej na miarę, nie chce uzyskiwać informacji zbędnych, i tego rodzaju systemy w tym mogą pomóc.